Niezła sztuka jedzenia. Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o jedzeniu. Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie witamy w kolejnej audycji Niezła sztuka jedzenia. Elżbieta Szcześniak. Marzena Kasprzak. Marzena jest naszym ekspertem już od kilku tygodni z zakresu dietetyki i to właśnie ona doradza Państwu, jak zdrowo jeść. Dzisiaj spotykamy się w naprawdę wyjątkowym dniu i jest nam bardzo miło z tego powodu, że w taki wigilijny poranek jesteśmy w Państwa domach. Dzisiaj nie wypada nam nie powiedzieć o świątecznym menu, o tym będziemy rozmawiać, ale zanim przejdziemy właśnie do potraw wigilijnych, musimy sobie powiedzieć o tym, jak się przygotować do tej Wigilii, nie od strony duchowej, ale jak przygotować nasz organizm do wieczerzy wigilijnej. I rzeczywiście coś możemy zrobić, żeby bardzo dobrze wspominać to spotkanie przy stole. Oczywiście pod względem naszego żołądka. Tak, nie zostało nam już wiele czasu, bo kilka godzin do Wigilii, ale jeszcze możemy wiele rzeczy zrobić. Po pierwsze, nie zapominajmy o jedzeniu racjonalnych posiłków czterech przed Wigilią. To nie tak, że jeśli w trakcie Wigilii zjadamy ogromne ilości kalorii, to cały dzień nic nie jemy, pościmy, no bo na kolację sobie tutaj odbijemy. Tak to nie powinno wyglądać, bo jeśli nie będziemy jeść cały dzień, to na pewno w trakcie kolacji rzucimy się na to jedzenie, będziemy już po prostu głodni. Z drugiej strony wtedy zjemy dużo więcej. Jeśli normalnie będziemy zjadać śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek i dopiero ta Wigilia będzie naszą kolacją, ona będzie bardziej kaloryczna niż normalna kolacja, ale na pewno dużo mniej zjemy i to będzie z dużo mniejszym złem dla naszego organizmu, więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, w ciągu całego dnia możemy też zastosować probiotyki, czyli jogurt naturalny, trochę kapusty kiszonej, ale jeszcze nie takiej wigilijnej z grochem, ugotowanej z grochem czy z grzybami, tylko normalnie ukiszonej i to pozwala naszemu organizmowi przygotować nasze jelita do tego, że ta większa ilość pokarmu jednak będzie miała miejsce w tych godzinach wieczornych. Kolejna rzecz to oczywiście jedzenie błonnika. Jeśli zjadamy kaszę, ryże, makarony, ale też na przykład pieczywo pełnoziarniste, czy owoce i warzywa w dzisiejszym dniu, to też nasz organizm już pewne resztki, które w nim jeszcze są, usuwa i przygotowuje miejsce na to, że po tej Wigilii jednak tych złogów będzie troszeczkę więcej i wtedy dużo łatwiej będzie mu się tego pozbyć. Następna rzecz to oczywiście picie wody. Jeżeli nie pijemy wody w ciągu dnia, to nasz organizm jest odwodniony, przez co też zbiera sobie więcej i tych kalorii i też my na koniec dnia po prostu czujemy się tacy obrzmiali i z racji tego, że jest to dzień dość pracowity, szczególnie dla kobiet, to bardzo zmęczeni na koniec dnia. Ta woda jednak pozwala nam dobrze funkcjonować naszym komórkom, nawadnia je, więc też więcej energii i tak naprawdę do pasterki ze spokojem jesteśmy w stanie tutaj dość efektywnie przeżyć. Czyli jak Państwo teraz nas słuchają, to mają naprawdę wspaniałe rady, jak do tej Wigilii, do 17, 18, bo różnie to jest tak w naszych domach, jak się przygotować, żeby potem nie mieć jakichś na przykład niestrawności czy innych kłopotów żołądkowych. Ja gdzieś znalazłam taką informację, że wigilijna kolacja polska ma 2558 kalorii. Nie jesteśmy najgorsi, bo też mam porównanie z innymi. O wiele bardziej kaloryczne są na przykład Wigilie w Stanach Zjednoczonych. Tam taka kolacja to są 3291 kalorii. Natomiast najmniej kaloryczne w Europie są święta Litwinów, bo mają tylko 1885 kalorii podczas Wigilii. No właśnie, będzie prawie 3000 kalorii u nas na talerzu. Czy możemy coś zrobić, żeby ta Wigilia była lżejsza, żeby te dania, bo oczywiście pojawi się karp smażony, pojawi się kapusta z grochem, pojawią się pierogi, uszka, barszcz. Jesteśmy teraz na etapie przygotowywania. Czy my jeszcze dzisiaj coś możemy zrobić, żeby te potrawy były ciut lżejsze, mniej kaloryczne, łagodniejsze dla naszego żołądka? Jak najbardziej możemy nasze potrawy wigilijne odchudzić. I to 3000 kilokalorii, mimo że wydaje nam się ogromem, bo przecież w ciągu dnia tyle normalnie tyle nie spożywamy, to z drugiej strony to jest i tak jeszcze mało. Niektóre badania mówią, że w Polsce Wigilia może mieć nawet do 5000 kilokalorii, co jest tak naprawdę, jeżeli ktoś jest na diecie redukcyjnej tak na co dzień, to są mniej więcej 3-4 dni jego normalnego jedzenia.
A to dlatego, że wiele takich potraw wigilijnych, w zależności od tego, jaka jest tradycja danego domu, czy po prostu jak my lubimy przygotowywać, bo tak robiły nasze babcie ileś lat temu, możemy właśnie bardzo mocno podwyższyć kaloryczność. I tutaj myślę, że najłatwiej będzie prześledzić sobie poszczególne potrawy i powiedzieć właśnie, w jaki sposób my możemy je troszeczkę odchudzić. Bo ja zacznę od pytania, jak ty odchudzasz w domu swoje menu? No to... Czy to się udaje w Wigilię, czy nie? To nie do końca jest proste. U mnie Wigilia nie jest jakoś bardzo dietetyczna. Są oczywiście ryby, troszeczkę odchudzone właśnie w taki sposób. Staram się chociaż minimalnie tą kaloryczność zmniejszyć. Bardzo dużo ziół, które też wpływają na to, że nasz przewód pokarmowy lepiej funkcjonuje. No ale myślę, że szczególnie mój tato bez pierogów czy bez uszek, no tutaj Wigilia by na pewno nie przeszła, więc jakby nie jest ona w 100% dietetyczna. Ja też staram się jednak tą tradycję przestrzegać i tutaj można oczywiście iść w stronę na przykład uszek z mąki razowej, aczkolwiek nie każdy to lubi, jest przyzwyczajony, więc wychodzę z założenia... Wigilia jest raz w roku, tak, prawda? Wychodzę z założenia, że skoro moja rodzina jednak przez cały rok musi te dietetyczne potrawy spożywać, które ja przygotowuję, to chociaż ten jeden dzień zostawiam im szczęścia, także... Ale Państwu podpowiemy, jak odchudzić. Może chociaż po jednej wskazówce Państwo wykorzystają i to będzie coś dobrego właśnie Dokładnie. Na dzisiejszy wieczór. Zazwyczaj zaczynamy zupą. I to jest albo barszcz z uszkami, albo jakaś zupa rybna. I tutaj barszcz z uszkami to nawet, jeżeli dorzucimy jakieś cztery małe uszka, to nawet 130-150 kilokalorii. Tak naprawdę nic, tylko troszeczkę zupy. Ale musimy też pamiętać o tym, że mimo, że jest ta kaloryczność odpowiednia, to tutaj te potrawy wigilijne też mają bardzo dużo takich właściwości odżywczych, wartości odżywczych i witamin i składników mineralnych. Bo jeśli mamy barszcz, czyli mamy buraki, tutaj bardzo dużo antyoksydantów. Jeżeli mamy uszka, to tutaj też mamy witaminy z grupy B chociażby. W barszczu też możemy znaleźć na przykład betaninę. To jest jeden właśnie z takich składników, który działa bardzo mocno przeciwutleniająco, przeciwnowotworowo. Więc to nie jest nic złego, że my ten barszcz mamy, aczkolwiek im więcej uszek, tym wyższa kaloryczność. Jeżeli mamy zupę rybną chociażby, to ona ma mniej więcej 30 kilokalorii, czyli prawie 4 razy mniej niż ten barszcz z uszkami. I tutaj mamy dużo witaminy, chociażby D, bardzo dużo kwasów omega, ale taką zupę też możemy zwiększyć jej kaloryczność nawet do 300 kilokalorii, dodając chociażby makaron, czy zabierając śmietaną albo mąką. Także... Chciałam na początku się ucieszyć, że w moim domu jest zupa rybna, że mało kalorii, ale jest niestety zabielana. Bo najczęściej jest zabielana, jeszcze z jakimiś kluskami i to wszystko zwiększa kaloryczność. Także od 30 do 300 to prawie 10 razy więcej możemy tych kilokalorii zwiększyć, tylko przez to, że właśnie w naszym domu tak się zawsze robiło. A możemy chociaż w tym roku spróbować na przykład tą zupę rybną, niezabielaną, może też nam będzie smakować. Idąc dalej, to na przykład kapusta z grzybami i pierogi z kapustą i grzybami. Tutaj ta kapusta no, ma działanie bardzo dobre dla naszego organizmu, tylko też musimy pamiętać, że to nie jest taka kapusta kiszona, którą wyciągamy z wiaderka, tylko ona jest zazwyczaj jeszcze przetworzona. A tłuszczona też Dokładnie. Jest chyba smażona. I też, jeżeli decydujemy się na taką kapustę z grochem, to kaloryczność możemy mieć bardzo wysoką, nawet do 200 kilokalorii. Jeżeli mamy z grzybami, to ona jest tak mniej więcej 50 kilokalorii. Także to już jest ta mniej kaloryczna wersja. Musimy też pamiętać o tym, że jednak kapusta tak mocno przetworzona jest ciężko strawna, dlatego nieduże ilości. Jeśli już chcemy, to raczej nakładamy sobie małą ilość na talerz. Nawet jeśli lubimy, to zostawmy ją na kolejne dni. Ona też będzie dobra, ale raczej starajmy się tutaj, no właśnie, nie jeść wszystkiego od razu i też może zrezygnujmy z dodawania tak dużej ilości tłuszczu. On nie do końca jest potrzebny, jest odnośnikiem smaku, ale jeśli dodamy jakieś przyprawy, to tak naprawdę jak najbardziej będzie to nam smakować, tylko będzie czymś innym, do czego też trzeba się przyzwyczaić. Także tutaj, no tak, te kilokalorie możemy tutaj w pewien sposób też modulować, ale kapusta kiszona to też błonnika, witaminy C, więc tych probiotyków, które dobrze działają. Także może lepiej nie tak mocno zagotowana z taką ilością tłuszczu, ale niech ona też się pojawi na stole, bo jednak przy tej całej ilości potraw, które tam będą, to ona jednak będzie nasza jelita tutaj wspomagać do walki z tymi składnikami, które jeszcze dodatkowo ze stołu będziemy na pewno ściągać. To teraz ryby.
Ryby. No to też nie jest prosty temat, bo chociażby karp. W 100 gramach karpia, jeżeli to jest karp w galarecie, to mniej więcej 140 kcal. To jest gotowany karp. Tak, to jest gotowany karp. Ale już na przykład karp smażony to nawet 300 kilokalorii. Musimy też pamiętać o tym właśnie w przypadku karpia, że nie powinniśmy zjadać w ogóle tej skóry z karpia. O czym my często nie pamiętamy, no bo uwielbiamy, takiego kupujemy. Tak, taka chrupiąca, fajna. Ale to jest miejsce, gdzie gromadzi się bardzo duża ilość toksyn. Karp jednak nie jest rybą, która no właśnie jest spożywana przez cały rok. Raczej wszyscy nastawieni są, jeśli chodzi o karpia, na to, żeby w czasie, w okresie wigilijnym, żeby było go jak najwięcej, żeby te połowy były jak największe. Czyli bardzo dużo toksyn się tam jednak zbiera, no bo on musi szybko urosnąć i na określony czas jakby być. I to nie jest naturalne. Tutaj wkraczamy trochę w tą biologię, więc tych toksyn jest bardzo dużo, także na pewno bez skóry i taki obsmażany to nawet 2 razy więcej kilokalorii, więc może warto się zastanowić, lepiej gotowany w ziołach albo zapiekany na przykład w piekarniku, niż właśnie taki z podwójną jeszcze panierką, bo tych ryb mamy bardzo dużo. Mamy też śledzie, które są bardzo zdrowe, jeśli chodzi o warunki polskie, dużo zdrowsze nawet niż łosoś, który też na naszych stołach się coraz częściej pojawia, bo mają bardzo dużo witaminy C i te kwasy omega też tutaj bardzo prawidłowy stosunek, są dużo tańsze niż łosoś, ale musimy też pamiętać o tym, że śledzie możemy na przykład zrobić śledzie w oleju, one mają nawet do 300 kilokalorii, ale jeśli zrobimy sałatkę śledziową z cebulką i z jabłkiem, ona może mieć tylko 100 kilokalorii. Także tutaj już są tylko różnice. Dodatki decydują o kaloryczności. Czy to jest ze śmietaną 30, czy to jest z jogurtem naturalnym. Możemy zrobić pół na pół i to już jest zawsze o ilość kilokalorii mniej. Musimy też pamiętać o tym, że do ryb najłatwiej dodawać dużą ilość ziół, bo one tak naprawdę bardzo mocno ten smak mogą zmienić, więc chociażby dodając kminku, który działa bardzo dobrze na układ pokarmowy i robiąc taką rybę właśnie chociażby z kminkiem, ona będzie bardzo aromatyczna i wystarczy zapieczenie w piecu. I to już jest wszystko i ona jest super do zjedzenia. Nie musi być żadnych panierek, żadnych olejowych tutaj osłonek czy śmietany. Ona też będzie miała swój aromat. Tylko po prostu będzie czymś innym, co zazwyczaj było na naszym stole. Także tutaj takie troszeczkę wyjście. Jeszcze nowości. Jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze możemy te nasze plany wigilijne zmienić i im być może właśnie jakąś nową potrawę dołączyć do tych, które normalnie, tradycyjnie pojawiają się na naszym stole. A co z makiełkami? Z ich kalorycznością. Tak, tutaj makiełki i kutia to są takie dwie rzeczy, które wbrew pozorom, mimo że są bardzo kaloryczne, to wcale nie są takie złe dla naszego organizmu. Zaczniemy myślę od kutii, bo kutia to jednak bardzo bogate w składniki mineralne, właśnie bardzo bogata potrawa, bo tutaj mamy bakalie, mamy też miód, mamy oczywiście pszenicę, więc tutaj to są zdrowe rzeczy, bardzo dużo błonnika, tych kwasów niezbędnych, nienasyconych kwasów tłuszczowych, które są dobre dla naszego organizmu, no ale niestety nawet 100 gram to około 300-400 kilokalorii, więc tutaj musimy pamiętać o tym, że Mały kawałeczek i nakładamy tylko troszeczkę na talerz, a nie bardzo duża ilość. Makiełki tutaj też zależy od tego, w jaki sposób w danym domu są przygotowywane, bo niektórzy robią kluski sami, niektórzy jedzą makiełki z makaronem, niektórzy dodają do nich bakalia, niektórzy jedzą tylko z makiem. Także tutaj bardzo różnie w zależności od tego, w jakim domu jesteśmy. Możemy spróbować na przykład makiełki z mąki razowej albo też dodając do klusek pół na pół mąki pszennej i mąki albo razowej, albo mąki gryczanej i próbując, czy taki smak też nam odpowiada. Tutaj do makiełek oczywiście możemy też dodać mniej miodu, a więcej na przykład właśnie bakali, które jednak mimo, że kaloryczne, dodają jednak tych kwasów nienasyconych, które no, w tym dniu będą nam bardzo mocno potrzebne, bo one też działają tak osłonowo na nasze jelita i na nasz żołądek. Więc tutaj nie jest to potrawa najgorsza, ale musimy pamiętać o tym, że jednak nie jemy jej całego talerza, tylko 2 łyżki powinny nam wystarczyć. A co z tradycyjnym piernikiem? Tutaj też oczywiście zależy. Oczywiście, czy to jest ciasto, czy to są pierniki takie, które mamy upieczone. Jeśli to jest ciasto, bądź też pierniki, możemy pomyśleć o tym, jest bardzo dużo przepisów, które mogą łączyć mąki i mąkę taką białą, pszenną z mąką razową i wtedy już
jest jakaś tam zdrowsza wersja. Zamiast cukru możemy dodać miód. Możemy posłodzić na przykład, ostatnio robiłam chociażby piernik, który zamiast tak dużej ilości cukru i miodu miał na przykład starty jabłka, które też nadają puszystość, ale też dodają smaku, jeśli wybierzemy słodką odmianę. Jeśli coś chodzi o takie pierniki, które w formie ciastek dajemy naszej rodzinie, no ja wiem, że bez cukru, bez jakiegoś lukru i czekolady to się pewnie nie obędzie. Ozdobione muszą być. Ale właśnie, czy nie możemy ich ozdobić bakaliami? One też będą kaloryczne, ale nie będą zawierały tych chemicznych składników, które bardzo często zawierają te wszystkie posypki kolorowe. Więc możemy to ozdobić czy rodzynkami, czy migdałami. Tutaj kreatywność nasza może być bardzo duża i raczej zalecałabym tą wersję niż właśnie wersję z tą kolorową posypką, bo tam jest niestety bardzo dużo chemii. To nie jest naturalnie barwione i o tym musimy pamiętać, a jednak najczęściej te pierniki jedzą nasze dzieci, więc powinniśmy się zastanowić, czy może trochę inną wersję nie zastosować w dzisiejszym dniu. Na wigilijnym stole oczywiście nie może zabraknąć makowca. Co z nim? Jeść czy nie jeść? Mały kawałeczek czy może dwa kawałki? No raczej mały kawałeczek, patrząc w ogóle na to, ile jeszcze na tę kolację wigilijną będziemy spożywać. Musimy pamiętać o tym, że mimo, że mak też ma właściwości prozdrowotne, bardzo dużo błonnika, to jednak w 100 gramach, czyli w takim jednym kawałku makowca, to nawet do 400 kilokalorii. Jeszcze jeśli dodamy do tego jakieś bakalie, to od razu zwiększa nam tą kaloryczność. Więc nie mówię, że nie jeść, bo to jest takie bardzo świąteczne ciasto, ale na jednym kawałku powinniśmy się zatrzymać i raczej nie rzucać się na połowę tego ciasta, przynajmniej nie w trakcie Wigilii. Dobrze, to został nam jeszcze kompot z suszu. Czy on jest bardzo kaloryczny? Kompot z suszu nie jest bardzo kaloryczny. Oczywiście w zależności od tego, jakie owoce użyjemy do niego. Musimy jednak pamiętać o tym, i to jest dobra wersja, też jeśli chodzi właśnie o ilość błonnika, bo tutaj kompot z suszu troszeczkę tą pracę naszych jelit będzie usprawniał. Musimy jednak pamiętać o tym, że kompot z suszu, im dłużej my go gotujemy, tym są większe straty witamin. Więc jeśli już chcemy, żeby taki kompot się pojawił, to raczej gotujemy go, jeśli już on ma jakiś określony smak, wyłączamy i zdejmujemy z gazu. Bo jeśli będziemy go przegotowywać, to tak naprawdę tych witamin, które właśnie usprawnią pracę naszych jelit, po prostu nie będzie po jakimś czasie. Więc jeśli tylko on nabiera swoich właściwości, wartości i smaku, to od razu go odstawiamy. Do wigilijnego stołu powrócimy za chwilę. Wtedy Państwu podpowiemy, jak mądrze jeść to, co przygotujemy. Jak mądrze jeść tak, żeby czuć się najedzonym, a nie objedzonym. Po muzycznej przerwie wracamy do Państwa, aby powiedzieć o tym, jak mądrze zjeść wigilijną wieczerzę. I mam takie pytanie na początek. Czy możemy właśnie coś zrobić, na przykład zasiadając do stołu? Czym powinniśmy się kierować, na przykład nakładając sobie jedzenie na talerz? Czy nakładamy wszystko od razu? No, mamy te 12 potraw przed sobą do spróbowania. Czy wszystkiego po trochu od razu sobie nałożyć? Czy robimy dokładki? Czy łączymy wieczerze od razu ze słodkim? Jak to najlepiej zaplanować? Najlepiej wszystko włożyć sobie na jeden talerz. Jeśli nie chcemy łączyć ryb ze słodkim, możemy użyć dwa talerze, ale wszystko od razu nakładamy. Bo tradycja polska jest taka, że musimy zjeść te 12 potraw i jeśli nie włożymy tego jednorazowo, po prostu nie widzimy, jaka jest ilość zjadanych przez nas potraw. Robimy tak, że najpierw ryba, na przykład karp smażony, za chwilę sobie dołożę kapustę z grochem, tylko od razu na talerz wykładamy wszystko to, na co mamy. Ja wiem, że tutaj smaki niekiedy mogą się gryźć bardzo mocno, dlatego można sobie to rozdzielić na jakieś inne talerze, ale jeśli od razu to nałożymy, to mniej więcej widzimy, okej, w ciągu normalnego dnia pracy nasza kolacja mieści się na jednym talerzu, nawet nasz obiad mieści się na jednym talerzu, więc widząc tą ilość jedzenia, którą my mamy na tym talerzu teraz, wiemy właśnie, czy możemy sobie pozwolić jeszcze na jakieś dokładki, czy to nie jest za dużo. Wiemy, że spróbujemy wszystkiego. Dokładając, nie panujemy ani nad ilością, ani nad tym, no właśnie, co wkładamy, ile tych dokładek było, bo nikt nam tego nie liczy. Jednak pamiętajmy, że w trakcie Wigilii siedzimy długo przy stole. To nie jest tak, że my siadamy, jemy tą kolację w biegu i za chwileczkę już gdzieś biegniemy, tylko siedzimy nawet czasem kilka godzin.
godzin. Więc jeśli nie nałożymy sobie od razu, to dokładając możemy stracić rachubę i tak naprawdę do pasterki może się okazać, że ta większa ilość makowca to był nasz udział, albo wszystkie makiełki, które zniknęły z talerza, to też my. Więc tutaj na pewno pozwoli nam to kontrolować w dość mocny sposób. A czym popijać to, co jemy, żeby się lepiej trawiło? Albo kompot suszu, albo duża ilość ziół. Musimy pamiętać o tym, że zioła bardzo mocno działają, jakby idą nam naprzeciw właśnie w trakcie takich kolacji wigilijnych. I są to takie zioła jak czystek, ale też chociażby szałwia, mięta, melisa, czy na przykład ostropest, który też możemy kupić, zaparzone siemię lniane, czy zaparzony majeranek, który normalnie jest takim ziołem jako przyprawa dodawanym, też ma bardzo dobre właściwości. Dodatkowo jeszcze teraz w trakcie przygotowania możemy dodać dużą ilość ziół już do naszych potraw, przygotowując je, czy to kminek, czy właśnie majeranek, natka pietruszki. One wszystkie pobudzają nasz układ pokarmowy i powodują, że dużo lepiej nam się trawi. Nie mamy wzdęć po tak dużej ilości pokarmów, a normalnie tak dużych kolacji nie jemy, więc dla naszego organizmu jest to jednak jakaś tam nowość. Także te zioła tutaj na pewno zaparzone nam się przydadzą. Albo w trakcie wigilii, tak? Używania kolacji. I też pomiędzy wigilią a pasterką też się na pewno coś takiego przyda, żeby tych rozstrojów żołądkowych nie mieć w trakcie pasterki, ale też chociażby woda. Woda taka troszeczkę przygotowana, bo jednak zimna w połączeniu chociażby z kapustą może nie do końca dobrze działać na nasze jelita, ale jeśli jest przygotowana, to jak najbardziej tutaj w taki sposób właśnie ona spowoduje, że te nasze kwasy żołądkowe są troszeczkę bardziej rozcieńczone i łatwiej jest po prostu naszemu żołądkowi strawić te pokarmy, które my do niego jeszcze dorzucamy, a będzie tego jeszcze więcej. A taki symboliczny kieliszek, na przykład czerwonego wina, jest wskazany na trawienie, czy nie? Generalnie, jeśli chodzi o alkohole, to wino z całych alkoholi jak najbardziej. Ono posiada taki składnik resveratrol, który działa bardzo dobrze na nasz nie tylko układ pokarmowy, ale chociażby też na serce. I jednak tutaj z racji tego, że wigilia dość tłusta i te zmiany miażdżycowe tutaj mogą się pojawić, to te właśnie sercowe rzeczy związane z winem bardzo tutaj korzystnie wpływają. Jeśli chcemy inne alkohole, to też musimy pamiętać o tym, że to po pierwsze jest zawsze dodatkowa kaloryczność, a po drugie i tak nasz organizm jest już dość mocno poturbowany tymi wszystkimi potrawami, które są i jeszcze dokładając mu to możemy sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. No to teraz porady dla tych, którzy nas nie posłuchali tej pierwszej części audycji o tym, jak zmniejszyć kaloryczność kolacji wigilijnej, jak właśnie się nie objadać przy stole i no będzie na pewno część osób, które odejdą od stołu objedzone z jakąś niestrawnością, z jakimiś innymi dolegliwościami żołądkowymi. Musimy też takim osobom podpowiedzieć, co zrobić, kiedy brzuch boli, kiedy jesteśmy ospali, co wtedy zrobić? Po pierwsze zioła, czyli tak samo jak w trakcie wigilii, tak samo przez te kolejne dni pijmy ich jak najwięcej. Pamiętajmy jednak o tym, że nie każde zioło może stosować, przez to, że właśnie zioła, nawet takie herbatki ziołowe, mogą wchodzić w interakcję z lekami, które spożywamy. Jeśli źle się czujemy, najczęściej jednak jest to spowodowane jakimiś chorobami i dolegliwościami takimi zdrowotnymi, więc warto poczytać, które zioła, z którymi lekami jednak nie powinny wchodzić tutaj w interakcję, a które lepiej odstawić. Takie rzeczy też na mojej stronie można znaleźć, bo taki artykuł też się pojawił. Druga rzecz to oczywiście picie wody. Im więcej wody, tym więcej rozcieńczamy te wszystkie składniki, które w ciągu dnia poprzedniego czy dni poprzednich jednak w naszym organizmie się zgromadziły. Kolejna rzecz to oczywiście spacer. Nasze święta najczęściej wyglądają tak, że po Wigilii, pierwszy, drugi dzień świąt, jedziemy do rodziny i tam siadamy ze stołem i tak cały dzień. Nic innego nie robimy. Tak, i tylko dania się zmieniają. Nie jest to dobre. Ja wiem, że może pogoda nie do końca będzie napawać optymizmem, bo jeśli zrobi się dość mroźno, to nie każdemu się chce wychodzić, ale jeśli zaproponujemy to i pójdziemy całą rodziną, to jest i dobry czas na integrację rodziny w trochę innej formie, czyli nie siedzimy tylko koło tej określonej osoby, tylko możemy też porozmawiać z kimś innym, a po drugie właśnie nasz układ pokarmowy nam za to bardzo mocno podziękuje, bo dużo łatwiej będzie mu się trawić, nie tylko
ze względu na to, że będzie to jakiś określony ruch, ale też ze względu na to, że jest po prostu świeże powietrze i troszeczkę on ma inny klimat, więc dużo łatwiej będzie mu strawić te wszystkie pokarmy, które zjedliśmy i też my po pierwsze poczujemy się trochę głodniejsi pewnie, jak przyjdziemy, ale może jednak pomyślimy o tym, że wtedy już ta kawa minęła, to już jej nie zrobimy, to może już przejdziemy do kolacji. Czyli może chociaż z jeden posiłek nam tutaj minie w trakcie. Ale to na pasterkę idziemy pieszo? Nieważne jak mamy daleko, idziemy pieszo. Tak, by było najlepiej. Wracamy też, no ale po tym powrocie z pasterki znowu jesteśmy głodni i to jest druga na przykład w nocy. Zjeść coś, czy już nic nie jeść? To też zależy od tego, o której następnego dnia wstajemy. Jeśli wstajemy, robimy sobie taki dzień wolny, wstajemy koło 11 na przykład, 10-11, możemy jeszcze zjeść, ale coś takiego lekkiego. Niekoniecznie musi to być kawa, bo tak najczęściej, albo jeszcze druga wieczerza wigilijna, czyli znowu odgrzewamy wszystkie ryby, tylko raczej starajmy się zrobić sobie jakąś herbatę, może jakiś chleb, nawet z jakąś konkretną rybą, ale już raczej pieczywo niż na przykład kapusta, tak żeby dużo łatwiej naszemu organizmowi było zasnąć. Chyba że jest tak właśnie, że wstajemy bardzo wcześnie rano, to jednak tutaj ta ilość godzin pomiędzy tym ostatnim posiłkiem a śniadaniem będzie tak mała, że myślę, że warto po prostu położyć się spać, albo też po prostu wypić sobie na przykład szklankę soku, tak żeby ten poziom glukozy troszeczkę wzrósł, ale już nie siadać do kolejnej kolacji. Po muzycznej przerwie wrócimy do Państwa. Wtedy powiemy o tym, jak dotrwać w dobrej formie do nowego roku. Za 7 dni Sylwester, świętowanie nasze będzie trwało praktycznie przez 7 dni. Jak w tym czasie nie zwiększyć swojego rozmiaru w pasie? Przede wszystkim należy myśleć i to jest podstawa, bo jeśli traktujemy święta jako czas, gdzie poluzujemy wszystkie hamulce, które cały rok jednak trzymamy w ryzach, czyli i ta nasza kaloryczność, i ta dieta, i to podejście w ogóle do jedzenia, no to na pewno nie uda nam się utrzymać tej masy ciała, która była nie jeszcze przed świętami. Nie ubierzemy ulubionej sukienki, którą raczej planowaliśmy. Raczej nie. I co roku się zdarza, że pacjentki, najczęściej kobiety, dzwonią, że kupiły sobie sukienkę jeszcze mniejszą niż powinny, no i teraz za 2 dni Sylwester, co one mają zrobić. Musimy pamiętać o tym, że nasz organizm jednak na wszystkie nowości i wszystkie odstępstwa od rutyny działa w taki nieoczekiwany sposób i nie zawsze dobry dla nas. Czyli jeśli ta Wigilia jest dla niego rozstrojeniem, święta generalnie, bardzo duża ilość jedzenia, to on potrzebuje kilku dni, żeby się przyzwyczaić do tego, że jednak do tego Sylwestra musi dotrwać. I najgorszą rzeczą, jaką możemy robić, to wchodzenie w taki stan: okej, przytyłam 2 kilogramy, to teraz nie jem nic do Sylwestra, robię sobie głodówkę i jestem tylko na wodzie, właśnie po to, żeby się w tą sukienkę zmieścić. Ja zawsze wtedy zadaję pacjentkom, które dzwonią z takim zapytaniem, czy jest to możliwe, pytanie, czy chcemy na tym Sylwestrze ładnie wyglądać i zemdleć, czy wolimy dobrze się bawić, a może po prostu inną sukienkę kupić albo pożyczyć, czy wyjąć z szafy coś innego, po prostu. Dla naszego organizmu jednak po takiej dużej ilości jedzenia nagle skrajne niejedzenie może powodować, że bardzo szybko właśnie i omdlenia, złe samopoczucie, bóle głowy, migreny, to na pewno się pojawi. I trochę nie warto w Sylwestra, gdzie i tak jest głośno, i to nieważne, czy idziemy na jakąś imprezę, gdzie jest muzyka, czy też chociażby same petardy, to wszystko może zwiększać i potęgować te bóle głowy i ten nasz zły stan, złe samopoczucie. Trochę szkoda w ten nowy rok wchodzić właśnie w takim stanie. Także na pewno nie głodówki. Nie robimy żadnego detoksu między świętami a Sylwestrem. Jeśli już chcemy, możemy zastosować taki detoks sokowy, ale mniej więcej 2, maksymalnie 3 dni. Czyli przez cały dzień pijemy soki, ale oczywiście muszą to też być takie soki, które są ze specjalistą tutaj przygotowane według określonego przepisu, a nie po prostu bierzemy jakiekolwiek soki i teraz sobie je wtłaczamy w siebie, tylko to musi być wcześniej przygotowane. Jest jeszcze kilka dni, dietetycy, jeśli się do nich zgłosimy, mogą nam coś takiego przygotować i wtedy mamy dużo witamin, składników mineralnych, błonnika, więc nasz organizm oczyszcza się, ale tak jak mówiłam, maksymalnie 2-3 dni, bo one zawsze mają dużo niższą kaloryczność, tak maksymalnie 1000-1300 kilokalorii, więc jeśli tak przez kilka dni czy 7 dni jednak te soki będziemy spożywać, to tutaj no właśnie te omdlenia pewnie i tak będą, bo nasza dieta tak na co dzień nie jest tak niskokaloryczna. Organizm się nie zdąży jeszcze do tego przyzwyczaić przez te kilka dni, więc raczej nie szalejmy w tą stronę. To apelujemy do Państwa,
Państwa o taką rozwagę przy stole wigilijnym, o myślenie o tym, co jemy i myślenie o tym, co będzie za 7 dni. Myślę, że to jest najlepsza rada. Ja jeszcze Państwu mogę poradzić, żeby przy stole więcej rozmawiać z tymi osobami, z którymi się spotykamy przy tym stole, niż jeść, żeby te spotkania... Wtedy nie ma tyle czasu na jedzenie. Dokładnie tak, że właśnie te rozmowy mogą nas uratować. Myślę, że często się spotykamy z osobami, których nie widzieliśmy długo, dokładnie, więc warto tutaj jest rozmawiać, a jedzenie niech będzie tylko dodatkiem, a na pewno święta będą Państwo mile wspominać i nie będą się kojarzyły z żadnym obżarstwem. Zanim się z Państwem pożegnamy, odsyłamy Państwa na stronę naszego eksperta marzenakasprzak.pl. Tam będzie mnóstwo informacji też o świętach, o ziołach, co z czym można łączyć. Dokładnie. Tak. Ale też chociażby o tym już Sylwestrze, o którym będziemy myśleć, jakie przekąski warto zrobić, żeby to była troszeczkę zdrowsza wersja, które alkohole wybrać. No i właśnie, co zrobić, żeby między świętami a Nowym Rokiem ten nasz organizm troszeczkę przygotować do tego nowego roku i do tych wyzwań, które są w tych kolejnych dniach. Na tą chwilę musimy się z Państwem pożegnać. Jest to wyjątkowa chwila i też jesteśmy zobowiązane, żeby Państwu złożyć najlepsze życzenia. Tak, przede wszystkim życzymy zdrowia na te najbliższe dni, bardzo dużo miłości i tak jak Ela już powiedziała, tego czasu wspólnie spędzonego. To jedzenie ma być tylko dodatkiem, a pamiętajmy o tym, po co są te święta, jaki jest ich najważniejszy sens, czyli nie prezenty, nie sama wieczerza, nie jedzenie, tylko właśnie to spotkanie z innymi i właśnie takie celebrowanie tych narodzin Jezusa. Ja się dołączam do tych życzeń. My mówimy Państwu do usłyszenia i dziękujemy serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Niezła sztuka jedzenia. Czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć o jedzeniu.